Od początku pandemii w świecie naukowym rozpatruje się szereg nowych możliwości leczenia zakażenia SARS-CoV-2. Co jakiś czas w mediach pojawiają się i prawdopodobnie będą się pojawiać doniesienia o lekach, które mają nam pomóc w walce z nowym koronawirusem. W ostatnich dniach na gdziepolek.pl zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania pacjentów lekiem zawierającym amantadynę. Skąd pomysł na wykorzystanie leku stosowanego w chorobie Parkinsona w leczeniu COVID-19? Przyjrzyjmy się dziś tej substancji. Cześć, z tej strony Małgorzata Bekier, witam Was na kanale Gdziepolek. I jak już zapowiedziałam, dzisiaj porozmawiamy o kolejnym leku, który zdobywa rozgłos w leczeniu COVID-19. Amantadyna, a dokładniej chlorowodorek amantadyny, jest substancją dostępną w Polsce jako lek pod nazwą handlową Wiregyt K. Wskazaniem do stosowania tego preparatu jest leczenie choroby Parkinsona i zakażeń wirusem grypy typu A. U pacjentów z chorobą Parkinsona amantadyna ułatwia uwalnianie dopaminy, co łagodzi objawy choroby takie jak drżenie i zaburzenia ruchowe. Z kolei w przypadku wirusa grypy typu A przy stosowaniu niskich stężeń tej substancji obserwowano hamowanie replikacji, czyli namnażania się wirusa. Taki wpływ zaobserwowano też w przypadku wirusa ptasiej grypy, o której kilka lat temu było dość głośno. Popularność amantadyny wróciła za sprawą treści ukazujących się w internecie, dlatego postanowiłam sprawdzić, co na ten temat obecnie wie świat naukowy. I niestety, na ten moment nie ma jednoznacznych danych co do skuteczności amantadyny w leczeniu infekcji wywołanej nowym koronawirusem. Dostępne dane to jedynie kilka prac teoretycznych i opisy pojedynczych przypadków, w których pojawia się wiele zmiennych mających wpływ na zahamowanie infekcji. Najnowszym doniesieniem z 10 października z Meksyku jest opis leczenia 15 osób w warunkach domowych. Infekcja u tych osób była leczona różnymi powszechnie dostępnymi lekami łagodzącymi objawy infekcji oraz amantadyną. Jednak warto zaznaczyć, że nie są to silne dowody naukowe na jej skuteczność. Dlatego warto pamiętać, że choć na ten moment na świecie amantadyna była używana u osób z objawami infekcji COVID-19, to jednak nie może zastąpić zwykle stosowanego leczenia objawowego i nie była stosowana jako główne remedium na koronawirusa, lecz jako dodatek do już prowadzonego leczenia. Ważne jest, aby nie stosować leku z amantadyną na własną rękę. Jest to lek dostępny na receptę i do decyzji lekarza należy to, czy będzie on stosował taką terapię off-label, czyli poza zarejestrowanymi dla tego leku przypadkami, czy też nie. To, co między innymi mówi nam charakterystyka produktu leczniczego, to, że u osób w podeszłym wieku i z zaburzeniami czynności nerek proces usuwania tego leku wraz z moczem może być wydłużony, co niesie za sobą ryzyko wystąpienia zbyt wysokiego stężenia leku we krwi, a nawet zakresu toksycznego. Wówczas można zaobserwować takie objawy jak niepokój, drgawki, majaczenie czy omamy, czy też kołatanie serca i niedociśnienie. Tak jak każdy inny lek, ten również niesie za sobą możliwość wystąpienia działań niepożądanych czy interakcji z innymi przyjmowanymi przez Was lekami, dlatego warto do tego typu nowinek podchodzić z dystansem, a stosowanie w takich przypadkach leków konsultować z lekarzem prowadzącym. Jeśli macie pytania odnośnie stosowanych przez Was leków, to zapraszam do zadawania ich w zakładce Zapytaj farmaceutę na gdziepolek.pl. Natomiast jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, to standardowo zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Życzę nam wszystkim zdrowia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!